w mojej rodzinie. Ojciec bardzo kochał malarstwo. Poza tym za ścianą mieszkała rodzina, gdzie ojciec był profesorem na Akademii Sztuk Pięknych. Bardzo często gościłem w ich mieszkaniu, całymi godzinami przyglądałem się temu, co robi. No i tak można powiedzieć, że jako dziecko połknąłem haczyk malarstwa. Moje malarstwo ma jakieś cechy styczne może z surrealizmem. Pewne tak, ponieważ niektóre moje obrazy wywodzą się ze snów, jakby tam jest początek. Malowałem dość często kryształy, ponieważ zauważyłem, przyglądając się, że one mają w sobie jak gdyby uwięzione światło. Są jak gdyby przedmiotem magicznym. To mnie tak zafascynowało, że w wielu obrazach często umieszczałem gdzieś tam kryształ, oczywiście każdy inny, o innej formie, o innym zestawie barwnym. Więc tak często bywa. No świeca na przykład mnie zafascynowała. Pewien malarz z Wałbrzycha podarował mi prawdziwą woskową świecę, która miała wspaniałe nacieki. To była dosłownie sama w sobie rzeźba. Ten obraz świeca w sposób dość jasny mówi, o co mi chodzi. Żeby to człowiek się chwileczkę zastanowił właśnie nad przemijaniem wszystkiego. I samego siebie, sławy, pieniędzy, pięknych kobiet, bogactwa i tak dalej. To wszystko jest czasowe i średniowieczne zresztą. Memento mori. Znajdujemy się przy ulicy Wielkich Pieców w Krakowie Nowej Hucie, której nazwa nawiązuje do Wielkich Pieców dawnej huty imienia Lenina, huty imienia Tadeusza Sendzimira, ArcelorMittal Poland SA w Krakowie. Pierwszy z takich wielkich pieców został uruchomiony 22 lipca 1954 roku, 10. rocznicę ogłoszenia manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Wielkich pieców utworzono w sumie 5. Ostatni z nich został uruchomiony 11 stycznia 1967 roku. No i to było bardzo ważne wydarzenie dla tego zakładu. Kończył się wtedy drugi etap rozbudowy ówczesnej huty imienia Lenina. W 1989 roku zawieszono działalność Wielkiego Pieca numer 1. Potem stopniowo wygaszano kolejne wielkie piece. No i został tylko Wielki Piec numer 5. W 2017 roku Wielki Piec numer 5 przeszedł duży remont za dosyć spore pieniądze, bo wydano na to ponad 175 milionów złotych. No i wówczas chyba nikt się nie spodziewał, że dwa lata później tenże Wielki Piec będzie wygaszony. 12 listopada 2019 roku ogłoszono, że Wielki Piec numer 5 wraz ze stalownią przestaną działać. I początkowo miano nadzieję, że będzie to takie czasowe wstrzymanie, co już w przeszłości się zdarzało. No ale niedawno, 8 października 2020 roku, Polska Agencja Prasowa podała informację, że część surowcowa nie zostanie już jej działalność wznowiona i że ona zostanie przeniesiona po prostu do Dąbrowy Górniczej. Fotoświaty to inicjatywa, która powstała z fascynacji historiami skrywanymi w starych fotografiach mieszkańców Nowej Huty. Bardzo się cieszymy, że zapraszają nas do swoich mieszkań i opowiadają o tych zdjęciach, otwierają przed nami swoje albumy oraz historie. Nowa Huta. Dla mnie jest stara huta, bo w zasadzie myśmy tu przyjechali, jak ja miałam około 3 lat. No więc dla mnie Nowa Huta jest już starą hutą, moim miastem.
bardzo sobie chwaliłam, chwalę, że tu mieszkam i widzę, jak się zmienia. I widzę, że się zmienia na dobre, z tym, że nie zawsze. Byłyście na łąkach? Oczywiście. I popatrzcie, jak łąki wyglądały. Tam jeszcze ta wieża była obserwacyjna. To jest miejsce, w którym teraz jest centrum E, może? Tak. Na skarpie? Tak. I Encek, no to wszystko tam było. O, a popatrzcie się tutaj. To jest na pewno Żeromskiego i Aleja Róż, ale to musiały być lata 50., bo widać po ubraniu. I jeszcze takie właśnie stare zdjęcia z czasów Niemiec, rodziców jeszcze. O, to jest historia bardzo piękna. Dziewczynka, Niemka, tam gdzie mamusia była na robotach. I ta dziewczynka była 10 lat młodsza od mamusi, no w zasadzie. Strasznie się kochały obie. Mój braciszek w ramach nudów swastykę tutaj namalował na czole. Ale w 90 którymś postanowiliśmy babci zrobić niespodziankę i pojechaliśmy do Stuttgartu. Spotkanie tych dwóch pań, jedna już koło 90, druga po 70, to zastanawialiśmy się wszyscy, czy nie będziemy dzwonić po pogotowie, no bo ciśnienia obie zostały takiego, że to w głowie się nie mieści, tak. Ale przywitanie było, no takie zupełnie ad hoc. Pierwsze ich spotkanie po wojnie. Tak, tak. Pierwsze, jedyne, ostatnie.